Dziś i jutro w naszym kraju zrobi się nieco cieplej, ale podkreślam, tylko nieco i też nie na długo. Majówka będzie zimna i deszczowa, kolejne tygodnie raczej też niezbyt ciekawe. Szczęść Boże, Joanna Wysocka, czas na aktualne prognozy. Z południa napływa do nas cieplejsza masa powietrza i od ziemi lubuskiej przez południową Polskę i częściowo centrum zobaczymy na termometrach 14-16 stopni. Chłodniej będzie od Kaszub przez Warmię po Suwalszczyznę około 9-11 stopni. Opadów nie musimy się obawiać, a oprócz tego z zachmur dość często zaświeci słońce, więc dzień możemy zaliczyć do tych udanych, przynajmniej w porównaniu do poprzednich. Wiatr będzie umiarkowany i powieje z południowego wschodu. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju będzie spadać, w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, więc pamiętajmy o dobrej kawie, na pewno się przyda. Jutro z kolei temperatura będzie jeszcze wyższa. Na południu powinna przekroczyć 18 stopni. Niestety szczęścia do tak wysokiej temperatury nie będą mieli mieszkańcy północnych granic. Opady deszczu pojawią się na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i zawędrują aż na Mazury. Opadów i niższej temperatury możemy spodziewać się również w długi weekend majowy i niestety w nadchodzących tygodniach znacznego ocieplenia nie będzie. Na teraz to wszystko. Do zobaczenia wkrótce.